Witam cię na medytacji 17. Poczuj miejsce, w którym jesteś teraz i rozgość się wygodnie. Pozwól, aby twój wydech rozluźnił ciało. Puść to, czego się trzymasz i zrelaksuj się. Jest to ważny czas, który już nigdy się nie powtórzy, dlatego zanurz się w tym, co jest tu i teraz. usłyszyć dźwięki, które się pojawiają wokół ciebie, przyjmij je bez oceny i analizy, tak jak rzeczywistość chwili obecnej. Nic nie musisz tu poprawiać lub zmieniać, bądź w tym, co jest tu i teraz. Umysł medytującego jest jak błękitne niebo. W jego przestrzeni pojawiają się różne obiekty, jednak żaden z nich nie osłabia go. Podobnie jak chmura czy przelatujący ptak, nie rani nieba. Pojawiają się na chwilę i znikają, a niebo pozostaje nienaruszone, spokojne. Pozwól, aby w Twojej przestrzeni pojawił się teraz wdech i wydech. Zauważ, że tak jak nie ma dwóch takich samych płatków śniegu. Tak samo nie ma dwóch takich samych oddechów. Każdy oddech jest wyjątkowy. Oddech rozpoczyna życie i je kończy. Obserwuj swój oddech z taką uważnością, jakby miał to być twój ostatni wdech i wydech. Bardzo dobrze. Przez ostatnią minutę dzisiejszej medytacji zobacz czy potrafisz zauważyć jak reagujesz w momencie, kiedy pojawi się jakiś obiekt, np. hałas lub ból. Dobrze. Każda medytacja jest pierwszą medytacją. Taka chwila jak ta już nigdy się nie powtórzy. Już nigdy nie będziesz czuć się tak, jak czujesz się teraz. Dlatego tak ważne jest, aby praktykować obecność w każdym momencie naszego życia. W innym wypadku życie przeleci nam między palcami. Dziękuję Ci za dzisiaj. I do usłyszenia jutro, na medytacji osiemnastej.